Witam wszystkich obecnych na 37. sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wadowicach i dziękujemy za przybycie. Dzisiejsza uroczysta sesja została zwołana w dniu 97. urodzin patrona Wadowic, świętego Jana Pawła II, w celu uczczenia pamięci naszego największego rodaka. Otwieram 37. sesję 7. kadencji Rady Miejskiej w Wadowicach i przedstawiam porządek obrad. Otwarcie sesji, wystąpienie okolicznościowe Wadowice, rodzinne miasto Karola Wojtyły Jana Pawła II, projekcja filmu Mój dom w Wadowicach i zakończenie obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Pani Maria Zordora, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przewodnik po Papieskim Muzeum, odznaczona w 2010 roku przez kardynała Stanisława Dziwisza złotym medalem Jana Pawła II za zasługi dla archidiecezji krakowskiej i popularyzację osoby Jana Pawła II, w krótkim wystąpieniu przedstawi nam bliskie związki Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II, z jego rodzinnym miastem. Proszę Państwa, tradycją stało się, że przygotowując się do setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, w różny sposób chcemy uczcić to niezwykłe wydarzenie. W ubiegłym roku pan Józef Cholewka na Karmelu zorganizował sesję. Dzisiaj spotykamy się w miejscu szczególnym, bo przecież w tym budynku w latach 1926-30 do szkoły powszechnej, czyli podstawowej, uczęszczał Karol Wojtyła. I dlatego od tego miejsca, tego jakby drugiego domu, bo dom, kościół, szkoła to są miejsca, w których spędzamy najwięcej czasu, dlatego tę sesję zorganizowaliśmy tutaj. Może króciutko przypomnę najważniejsze wystąpienia Ojca Świętego w tych latach, który tu przybywał, a potem obejrzymy sobie film. Najważniejszą postacią w całej historii naszego miasta jest Karol Wojtyła. Biskup, arcybiskup i kardynał archidiecezji krakowskiej, który po wyborze na stolicę Piotrową 16 października 1978 roku jako papież przyjął imię Jan Paweł II. Ojciec Święty odwiedził swoje miasto rodzinne 3 razy. Pierwszy raz podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979, potem w 1991 i trzeci raz w 1999. 7 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki po wyborze i wizyty w Polsce na wadowickim rynku Jan Paweł II mówił tak: myślą i sercem wracam nie tylko do domu, w którym się urodziłem, obok kościoła, ale również do szkoły podstawowej tu w rynku i z kolei do gimnazjum wadowickiego imienia Marcina Wadowity, do którego uczęszczałem. Wiadomo, jak wiele rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia. Lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb Królewskie Wolne Miasto Wadowice, a także z tą okolicą, rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. 14 sierpnia 1991 roku podczas konsekracji Kościoła Świętego Piotra Apostoła tak powiedział: dziękuję Wadowicom za te szkoły, z których tutaj tak wiele zaczerpnąłem światła, naprzód podstawową, a potem to znakomite wadowickie gimnazjum imienia Marcina Wadowity. Nie mogę przy tym zapomnieć, że wśród naszych kolegów w wadowickiej szkole i wadowickim gimnazjum byli wyznawcy religii mojżeszowej, których tutaj już wśród nas nie ma. Nie ma także starej synagogi, która znajdowała się obok gimnazjum. 16 czerwca 1999 roku podczas niezapomnianego spotkania z mieszkańcami na wadowickim rynku mówił: wspominam Mieczysława Kotlarczyka, wielkiego twórcę teatru słowa, wspominam moich kolegów i koleżanki z Wadowic, Haliną Królikiewiczówną Kwiatkowską. Wiele wspomnień. W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr, i kapłaństwo się zaczęło. Miasto mojego dzieciństwa, przez wzgląd na dom rodzinny, dom i na dom Pana, będę się modlił o dobro dla Ciebie. Jak nie wypowiedzieć tego zapewnienia, gdy opatrzność pozwoliła mi dziś stanąć
jakby na pomoście łączącym te dwa domy, dom rodzinny i dom Boży. Jest to niezwykłe, a zarazem najbardziej naturalne połączone miejsce, jak żadne inne pozostawiają głęboki ślad w sercu człowieka. Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci, trudami codziennego życia w niespokojnych czasach. W testamencie duchowym Jan Paweł napisał: w miarę jak zbliża się kres mojego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich rodziców, brata i siostry, której nie znałam, bo zmarła przed moim narodzeniem, do wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej z gimnazjum, do osób, które Pan mi szczególnie powierzył. Wszystkim pragnę powiedzieć jedno: Bóg Wam zapłać. Bardzo proszę teraz o projekcję krótkiego filmu. Wszystko się zaczęło i życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Myśleliśmy, że w Wadowicach trzeba pomyśleć o tym domu, gdzie się narodził. A on o tym domu opowiadał. Trzeba powiedzieć o nim, że był także artystą, więc wrażliwym na otoczenie, wrażliwym na piękno, no i wrażliwym na swoje miasto. Myśleliśmy, i oczywiście kardynał Macharski jako arcybiskup krakowski, żeby te ślady jego zabezpieczyć, zwłaszcza dom. Po śmierci Jana Pawła II trzeba było zdecydować, co ma się dziać w jego domu narodzin, jego domu rodzinnym. I tak myśleliśmy w archidiecezji krakowskiej, aby włożyć tutaj jakieś nowe instrumenty, które by mogły lepiej opowiedzieć życie Jana Pawła II. Nowe, multimedialne, narracyjne muzeum, w którym młodzi ludzie również będą potrafili za jakiś czas, za 20 lat, odnaleźć fragment historii, którą my znamy z autopsji. Muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II istnieje od 1984 roku. Przez te wszystkie lata opiekowały się nim siostry nazaretanki. W 2006 roku Fundacja Ryszarda Krause wykupiła kamienicę przy rynku od dawnych właścicieli rodziny Bałamutów i zwróciła się do nas z prośbą o opracowanie koncepcji nowego multimedialnego muzeum. Sercem muzeum pozostaje mieszkanie Wojtyłów. Staraliśmy się pokazać je jak najbardziej wiernie i pokazać je takie, jakim mogło być w czasach, gdy mieszkał w nim młody Karol Wojtyła. Znałam tego niezwykłego człowieka 72 lata. Miałam 14 lat, kiedy go poznałam. On był rok ode mnie starszy. Wadowice, miasto naszej młodości, prężne, wtedy 10-tysięczne, starostwo, sąd, 12 pułk piechoty,
4 gimnazja, z których najważniejsze było męskie gimnazjum państwowe imienia Marcina Wadowity. Do tego gimnazjum przez 8 lat uczęszczał Karol Wojtyła. Okolica ta jest bardzo miła. Dom był tutaj, za moimi plecami, przy ulicy Kościelnej. Mieszkanie Wojtyłów było mieszkaniem anfiladowym. Wchodziło się z ganku do kuchni, później pierwszy pokój, drugi pokój. A obok mieszkania Wojtyłów było nasze mieszkanie. Ja mieszkałem z rodzicami i siostrą. Jako że byliśmy i sąsiadami, i kolegami, także często odwiedzałem to mieszkanie Karola Wojtyły. Razem odrabialiśmy lekcje. Kiedy był małym dzieckiem, to stracił matkę. Potem już jako chłopiec stracił brata. Tak, że właściwie w mieszkaniu było ich tylko dwóch, on i ojciec. Pamiętam, śniadania, kolacje robili sobie sami. Ojciec Karola przerabiał mundury wojskowe na kurtki i spodnie dla swojego syna, dla Lolka. O atmosferze ówczesnych międzywojennych Wadowic decydowało kilka czynników, miało wpływ kilka czynników. Było to miasto urzędnicze, tu były ważne urzędy, przyjeżdżali ludzie, dzięki temu rozwijał się też handel. Było to miasto wojskowe, garnizonowe, tutaj był 12 pułk piechoty, w którym służył ojciec Karola Wojtyły, więc było tu wielu wojskowych, którzy również wpływali na rozwój miasta. Wojtyła senior, porucznik Wojska Polskiego, oficer, który wiele lat spędził w służbie garnizonu wadowickiego i tutaj w kwietniu 1927 roku przeszedł na emeryturę. Niewątpliwie taki mundur, jaki widzimy, do roku 27 Karol Wojtyła senior nosił na co dzień. W domu wojskowego nie mogło zabraknąć akcentów wojskowych. Na ścianie wisiał portret ojca Karola Wojtyły w mundurze. Nad łóżkiem wisiała szabla oficerska i to był mały pokój, pokój sypialny, gdzie stały dwa łóżka. Wiadomości, jakie posiadam na temat domu Wojtyłów, pochodzą z drugiej ręki. Na podstawie wywiadów, jakie przeprowadziłam z Jerzym Klugerem, Karolem Hagenhuberem, Eugeniuszem Mrozem. I oni opowiedzieli mi, że często zaglądali do tego domu. Teraz wchodzimy do salonu. To jest taka przestrzeń, która opowiada o tym momencie, kiedy cała rodzina Wojtyłów jest razem, jest mama, jest brat, jest ojciec i to jest taka bogata, najbardziej rozbudowana przestrzeń. Tu z oryginałów mamy taką półeczkę na książki, to jest element oryginalny. Jest ważny element w domu Wojtyłów, czyli maszyna do szycia. Mama szyła, gdy mamy zabrakło, przejął to ojciec i on był krawcem domowym. Tu mamy taki mały detal, jest historia, kiedy mały Karol zastrzelanie z kapiszonów, wymienia się z kolegą takimi małymi obowiązanymi żołnierzykami. I ta przestrzeń ogólnie jest taka najcieplejsza. Później będzie bardziej surowo, a w kuchni już będzie spartańsko. Będziemy widzieli, że tam jest dwóch mężczyzn, dwóch Karolów. Z okna, bo to okna, jak wspomniałem, wszystkie trzy wychodziły na ścianę kościoła, gdzie widniał napis: czas ucieka, wieczność czeka. Lolek na sznurku spuszczał bańkę. Ktoś przychodził z jadłodalni, no i odbierał bańkę, mlekiem napełniał i Karol tą bańkę ściągał do góry. Nie.
Muzealne okna mieszkania Wojtyłów niezmiennie patrzą na ścianę kościoła, na której znajduje się zegar słoneczny. Zegar najbardziej widoczny był z kuchni, w której mieszkali ojciec Karol Wojtyła z synem Karolem Wojtyłą w latach 30. po śmierci Emilii Wojtyłowej. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Ja chodziłam do gimnazjum żeńskiego, nie było koedukacji, ale te dwie nasze klasy bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły, a to dzięki prowadzonemu wspólnie szkolnemu teatrowi. Doskonale pamiętam, jak w auli gimnazjum męskiego odbył się konkurs i Karol mówił arcytrudny poemat filozoficzny Norwida pod tytułem Prometidion. Ja mówiłam wtedy Deszcz jesienny Leopolda Staffa i dostałam pierwszą nagrodę, a on dostał drugą. Nie było to w porządku chyba, ale potem, kiedy jeździliśmy z naszą maturalną klasą na różne rocznice gimnazjalne, zawsze po 8 dni byliśmy w Watykanie z nim razem. To było coś wspaniałego. Więc on za każdym razem, kiedy byłam też prywatnie, tak się dobrotliwie uśmiechał, groził mi palcem i mówił: tyś mnie wtedy pokonał. Abemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Tym domem się dopiero zainteresowałam, jak został Karol Wojtyła wybrany papieżem. Ksiądz Infuat Zacher, proboszcz, powziął tą myśl, że to trzeba upamiętnić, że ten dom jest związany z osobą papieża. Projektantem wystawy był pan profesor Marek Rostworowski. To była wystawa biograficzna, ukazująca życie Ojca Świętego od najwcześniejszego okresu aż do wyboru na stolicę Piotrową. Z domem Ojca Świętego byłam związana od samego początku. Siostry pomagały, przychodziły na dyżury. Właściwie zawsze, już do samego końca, to były trzy siostry. A ten dom, gdzie mieszkałem, należał do pana Chaima Bałamuta. Nie wiem, co się z nim stało. Myślę, że już nie żyje. Wiem, że Żydzi Wadowiccy przeszli przez ciężkie próby i wielu zginęło w gettach i potem w obozach w ramach akcji eksterminacyjnej rządu hitlerowskiego. Ja mam kontakt z tą reliktową społecznością żydowską w Izraelu. Jest jeszcze kilka osób, kilka dosłownie, którzy urodzili się w Wadowicach. Ale jest drugie i trzecie pokolenie i funkcjonuje do dzisiaj ziomkostwo Żydów wadowickich. Wszyscy bardzo pozytywnie odebrali informacje o powstaniu tego muzeum. Nie wiedzieliśmy, gdzie mieszkają spadkobiercy przedwojennych właścicieli tego domu i praktycznie do 1999 roku Wadowice, jako gmina Wadowice, zarządzaliśmy tą kamienicą i staraliśmy się znaleźć spadkobierców.
udało się i efekt końcowy jest taki. Dom jest własnością kurii metropolitalnej w Krakowie. Także to jest taki właściciel, który ręczy za to, że w tym domu zawsze będzie muzeum. Moja rola sprowadzała się do uczestnictwa w kilku spotkaniach. No, były to spotkania jedne z takich bardziej kluczowych, bo chociażby kwestia wykupu tego domu i przekazania archidiecezji krakowskiej. Później wizyty związane w Warszawie, początkowy ogląd muzeum w Warszawie, bo jakby nie patrzeć, tam zrodziła się idea przeszczepienia pewnej nowoczesnej wizji na Muzeum Wadowickie. Kluczem do wystawy uczyniliśmy słowo pielgrzymka, wędrówka, wędrowanie. I tak później konstruowaliśmy poszczególne sale. Tu podstawową trudnością było to, że kamienica to były małe pomieszczenia mieszkaniowe, małe desy, małe apteki, małe księgarenki. I jak zadaniem naszym było, jak połączyć to w przestrzeń taką spójną, w miarę otwartą, którą jak gdyby która widzu zaskoczy. Wymyśliliśmy, że powstanie instytucja kultury, która będzie się nazywała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. I tę instytucję kultury tworzą cztery podmioty. Tworzy Kuria Metropolitalna w Krakowie, tworzy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tworzy Województwo Małopolskie i Gmina Wadowice. Realizujemy tu niezwykle ważne przedsięwzięcie, niezwykle trudne, którego notabene się obawiałem, czego nie ukrywam, bo zbudowanie przestrzeni, w której chcemy odnaleźć osobę Jana Pawła II z czasów dzieciństwa, nie jest łatwym wyzwaniem. Do tego trzeba dołączyć obiekt drugi, w którym koniecznie powinna się znaleźć ekspozycja dotycząca potem jego życia. Życia i duchownego, i tego życia, które było już poza Wadowicami, a także poza Krakowem. Tu mamy obrazy pokazujące miłość Karola Wojtyły do gór. Tu czyta w Bieszczadach brewiarz przed starą chatą. Tu są jedne z ostatnich takich zdjęć polskiej Tatry, Morskie Oko. Piękne fotografie. Było podpisanie pierwszego listu intencyjnego, potem było podpisanie wspólnego porozumienia, powstała ta nowa instytucja, został nadany statut, było też wmurowanie tutaj bardzo uroczyste kamienia węgielnego, no i rozpoczęły się prace, które właśnie się kończą. Ojciec Święty bardzo umiłował Wadowice z tym wszystkim, co Wadowice znaczyły i dziś znaczą. Środowisko bardzo zróżnicowane i Polacy, i narodowość pochodzenia żydowskiego. On to wszystko pozytywnie widział i jakoś wrósł to. I to pozostało w nim zawsze. I to trzeba było też zachować w tym domu. Nie tylko meble, ale ducha. Ducha tego domu i ducha Wadowic. Centralnym elementem strefy wyboru jest Łódź Piotrowa, symboliczna Łódź Piotrowa. Marzyło się nam, żeby ta łódź przypłynęła znad jeziora Genezaret. Chcieliśmy pokazać tej strefie wybór papieża Polaka w kontekście 2000 lat chrześcijaństwa. Chcieliśmy pokazać go jako namiestnika Chrystusowego, jako następcę Piotra. Przestrzeń wyboru jest maleńka, nie większa niż 20 metrów kwadratowych. Zastanawialiśmy się, jak tak ogromną łódź umieścić w tak małej przestrzeni. Trafiła tu tylko połowa łodzi, a druga połowa odbija się w lustrzanej ścianie. Ta część będzie poświęcona wadowickim Żydom.
bo jak tutaj widzimy napisy, Bałamut, właściciel kamienicy, miał tutaj swój sklep. Gromadzone są różne pamiątki, które stale przybywają. Bardzo ciekawe, bo wiem, że Karol Wojtyła, od kiedy tutaj mieszkał, przyjaźnił się z Żydami. Jego takim serdecznym kolegą był Jurek Kruger, o którym często wspominał. I wiele rzeczy, które wiemy, że też związanych z jego pobytem w Jerozolimie. I tu też na zdjęciach będzie to pokazane. Bardzo mi na tym zależało, żeby w tym obiekcie jednak można było wydzielić jakąś, niektórą z sal, która by była poświęcona Żydom wadowickim, gdzie w Wadowicach jednak ta społeczność stanowiła pokaźny procent. Mieszkał tutaj człowiek, którego ja nazywałem apostoł pojednania. Jestem przekonany, że ogromne rzesze społeczności żydowskiej, mówię w tym momencie szczególnie z Izraela, będą pielgrzymkami przyjeżdżać do tego miejsca, bo on sobie na to zasłużył. Kontynuując naszą wędrówkę po domu rodzinnym Jana Pawła II, zatrzymujemy się w tej chwili przed ciekawym miejscem. Zwróćcie uwagę, koleżanki i koledzy, że w witrynach okien mamy widoki starych Wadowic z tamtego okresu, kiedy mieszkał tutaj Karol Wojtyła. Ta przestrzeń ustawiona jest na planie koła. Mamy 14 paneli z encyklikami wykonanych w technice średniowiecznych luminowanych ksiąg. Ale głównym elementem są drzwi, które są kopią drzwi świętych milenijnych z Rzymu, z Watykanu, wykonywane w technice wosku lanego z brązu. Przepiękna praca. Było trochę z nimi kłopotu, bo są duże i specjalnie dla nich ta sala powstała. To, co widzimy, kopuła podniosła tą przestrzeń, żeby te drzwi mogły tutaj zaistnieć, stanąć. Z tyłu drzwi umieściliśmy napisy. Jest to zawołanie Ojca Świętego z początku pontyfikatu: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Wśród wielu języków pojawiają się dwa bardzo bliskie Janowi Pawłowi, czyli rosyjski i chiński. Do tych miejsc papież nie mógł nigdy pielgrzymować. Modlił się nieustannie za ludzi z tamtych krajów. Te lata, które on spędził teatralne i w Wadowicach, i w tym Teatrze Słowa, w Teatrze Rapsodycznym, te lata jakoś przydały się temu Janowi Pawłowi II. Ma cudowny, wyrobiony głos. Wie, co to znaczy pauza. I wreszcie naprawdę ma tak wspaniały kontakt z widownią. A ta widownia to jest widownia święta. Dzisiaj wybieramy się na wyjście specjalne, wejdziemy jeszcze do
Dobruchowskimi Piczemeli. Tutaj na pewno ja bym zaufał, jeszcze mówiła, zawsze podkreślam, widzieli się tutaj koleżankę i kolegę papieża, ale takim przyjacielem Karola Wojtyły był pan Zbigniew Siłkowski, którego córka tutaj jest dzisiaj na sali z nami i na pewno w kolejnych sesjach będziemy rozmawiać, jak to jeszcze wykorzystać. Ja pamiętam tylko tyle, że papież po raz ostatni w Wadowicach był na pogrzebie pani Siłkowskiej, pani Anny Siłkowskiej w marcu. Dobrze pamiętam? W marcu 1978 roku, kiedy prowadził pogrzeb. Bo tam w domu był częstym gościem. Proszę Państwa, tu na pewno nazwiska, które już nie jest ten dyrektor, zastępca, burmistrz, ale to jest historia, a historia się nie zmienia. I myślę, że dla wielu z Państwa te przypomnienie tych pewnych rzeczy, zresztą na co dzień spotykamy się z panią Kwiatkowską czy z panem Mrozem, który on jeszcze jeden żyje. I oprowadzając po muzeum, będzie to takim wprowadzeniem to, co w tej chwili tutaj zobaczyliśmy. Chcę Państwu tylko powiedzieć taką, że tu mamy 13.50 wejście, więc będziemy sobie wiedzieć, kto jest, oczywiście się zgłosił tutaj. Ilu turystów odwiedza muzeum? W 2016 roku 267 tysięcy ponad, z ponad 110 krajów. Obcokrajowcy stanowili blisko 40% zwiedzających, ponad 60% to Polacy. To rekordowy wynik, szczególnie gdy chodzi o zwiedzających zagranicy, którzy zwykle stanowili 20%. 2016 to Światowy Dzień Młodzieży. Dla porównania, ile osób odwiedziło muzeum w 2015? Było ich 226 tysięcy ponad, w 2014 ponad 225 tysięcy. Ile osób dziennie odwiedza muzeum? Nawet ponad 130, ponad 1300 osób w sezonie letnim. Są to, ja też jeszcze postarałam się o takie zestawienie największe. Myślę, że jeszcze to Państwo nie sprawi jakiegoś problemu, że wysłuchacie. Brazylia. W 2014 roku było ponad 1151 osób, a z Dominikany jedna osoba, z Finlandii jedna osoba, Hiszpania ponad 3470 osób. Więc te liczby mówią same za siebie. W tym 2014 roku obcokrajowców było ponad 38 tysięcy, z Polski było 179 tysięcy. Natomiast w roku 2015 też takie kraje, ponad z Brazylii było ponad 1200 osób, też bardzo duża liczba, z innych krajów oczywiście także. No i są też takie pojedyncze przykłady i w tym 2015 to było prawie ponad obcokrajowców, ponad 46 tysięcy Polaków, ponad 175, były też lekcje prowadzone w muzeum, 196. No i ten rok taki rekordowy, 216 z Australii, było ponad 1300 osób. Z Francji ponad 5000 osób. Bo tak jak mówię, to są Światowe Dni Młodzieży. Są tu też inne takie kraje jak Słowacja, bardzo często ponad 4000. Stany Zjednoczone ponad blisko 5000. Włochy 11 tysięcy ponad w tych właśnie latach. I tu mówiąc o tym, to w czasie Światowych Dni Młodzieży odwiedziło muzeum ponad 50 tysięcy obcokrajowców. Z Polski było w tamtym roku ponad 157 tysięcy. Więc widzimy, że z całego świata są też pojedyncze, bo takie zestawienie już miałam przygotowanie, żeby zobrazować Państwu, jak wielkim człowiekiem był święty Jan Paweł II, że tysiące osób przybywa, żeby zobaczyć to miejsce, w którym się urodził. Ja dziękuję i równocześnie chcę powiedzieć, że trudno mówić o takiej postaci, o tak wielkim człowieku, ale myślę, że warto i to, cośmy teraz zobaczyli i co zobaczymy jeszcze, idąc do muzeum, jeszcze zobaczymy ten pokój z kliniki Gemelli również. To ja Państwu dziękuję za uwagę i takie przygotowałam jeszcze wspólnie, poprosiłam informacji, że każdy z rady dostanie taką. Jak będzie potrzeba, to zostawię sobie, a jak nie, to po prostu.
prostu też weźmie jako pamiątkę dla kogoś, jak przyjdzie. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz spraw takich organizacyjnych. Prosimy radnych, żeby przybyli pod muzeum na godzinę 13.45, bo obliguje nas wejście. Jeszcze pani również dwa słowa chciała. Ja dosłownie dwa zdania. Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chciałabym podziękować radnym za tak piękny i aktywny udział w dzisiejszych uroczystościach. Przed nami jeszcze trochę elementów, na które bardzo serdecznie zapraszam. Państwo teraz udacie się po muzeum, a potem będziemy mogli wspólnie cieszyć się i spędzić czas z młodzieżą z całej Polski i nie tylko. Będzie msza święta i potem zapraszam na urodziny do torty Jana Pawła bardzo serdecznie Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za udział w 37. nadzwyczajnej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach i ogłaszam jej zakończenie. Dziękuję. Człowiek to głębia ostatecznie niezgłębiona, ale jest mądrość, która wiele mówi o nas. Warto posłuchać tej mądrości na wypadek, gdybyś przestawał sobie sobą dawać radę. Inteligencja lubi robić na złość woli, dopóki wiara i z tych głupot nie wyzwoli. Ponieważ mieliśmy przed chwilą sesję, na której zapoznaliśmy się, poznawaliśmy, jak ten dom powstawał, więc w tej chwili na niektóre tutaj sprawy nie zwrócę uwagi. Moda do wpisywania się do pamięci. Pamiętacie Państwo, na górze róże, na dole piołów, tam się kłamy i tak dalej. A Karol ułożył tej Danusi Głównej koleżance wiersz w 1938 roku, jej zaprokowa, filozoficzny wiersz. I bardzo ważny etap w życiu Karola. Przystępuje do matury, ale przed maturą jest jeszcze wierzmowanie. Przyjeżdża arcybiskup Sapieha, który ma wierzmować tych oto młodych tutaj młodzieńców. I ksiądz Zacher wyznacza Karola do tego, aby wygłosił taką mowę podziękowanie za to, że przybył arcybiskup. Robi to w sposób tak wspaniały, że arcybiskup się pyta tak, a na co ten młodzieniec idzie? Ksiądz odpowiada, że na polonistykę. Szkoda, że nie na teologię, bo byłby dobry księdzem. Proszę Państwa, też w 99 roku Ojciec Święty powiedział takie słowa, co się stało z tą rodziną bałamutów. Tu jest bałamut. Potomkowie się znaleźli, wystawili kamienicę, jeszcze proszę wejść dalej, wystawili kamienicę na sprzedaż, kupił to potem biznesmen Krause, przekazał kurii krakowskiej, a potem oczywiście od 2010 rozpoczął się ten remont. Kiedyś muzeum mieściło się na powierzchni 200 metrów, a teraz jest około do zwiedzenia ponad 1000 metrów. Ukochany Tatry mówił, im wyżej góra, tym bliżej Boga. Tu jesteśmy w sercu tego muzeum. Bo tutaj w 1919 roku sprowadzili się Państwo Wojtyłowie, którzy wynajęli te trzy pomieszczenia, w których jesteśmy. Pierwsze, największe, to był salon. I spotykała się rodzina do momentu, jak żyła pani Wojtyłowa i żył bracia. Nie jest to oryginalne wyposażenie, bo oryginalne wyposażenie to już tyle lat po wyjeździe przecież tutaj nie zostało nic. I co ma teraz ojca? Przez pół roku nie mieszka. Mieszka u kolejnych Gdyńskich, w rodzinie w Krakowie. Ja sprowadzam się do Garczykowie z Wadowic, co zamieszkuje później z tym. Ale już nie wraca na uniwersytet, tylko wstępuje do seminarium duchownego w Krakowie, tak jak ona chciała. W 1942 roku rozpoczyna studia w seminarium duchownym w Krakowie, a już 1 listopada w 1940 się chowa raz w zasłaniach. Państwo zobaczycie. 1 listopada w 1946 roku już ma święcenie kapłańskie, bo był wspaniały. I zostaje kardynałem. Tutaj mamy papieża Pawła VI, kardynał Tyłek, Karego Ryłkę i Karego Dziwisza. Obaj są kardynałami.
To nie jest ten pierwszy dzień 16, tylko to jest 22 października, kiedy tu właśnie mamy o jak będzie za chwileczkę kardynał Ratzinger przyszły papież, coś powie w waszym języku, to mnie poprawcie. I tym oczarował cały świat. A w gablotce tutaj, bo zaraz będziemy to widzieć, u góry na tym srebrze jest kamyk. Kamyk, który Wanda Rutkiewicz podarowała mu myślami do 13 maja 1981 roku, kiedy audiencja generalna na placu Świętego Piotra. Papież przyjeżdża otwartym samochodem. Otwartym samochodem jest też taka mała dziewczynka Sara na placu Świętego Piotra. To jest oryginalny pistolet, którego Ali Akcza mamy z tyłu, strzelał do Ojca Świętego. Zaczynają się pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Odbył ich 8. Pierwszą w 79, a ostatnią w 2002. Przechodzimy przez bramę, która została nazwana Bramą Wiary. Bardzo proszę. U góry mamy herb Jana Pawła II. Insygnia z tego herbu od 1995 roku za zgodą Watykanu są umieszczone w herbie Wadłowce. Klucze i ten sznur z tego tu herbu, który tu widzimy. Im kto zdolniejszy, tym mu więcej trzeba wiary. Możemy słuchać teraz. Pod rankami są głośniki. Ja się mogę was coś zapytać? Przyjaźń się. Ja się was coś zapytam. 79. Czy to jest ładnie, jeżeli z jakiegoś miasta zginie obywatel, żeby go nie szukać przez 8 miesięcy? No bo wyjechał na konklawę i po 8 miesiącach wrócił. No więc on umie zczarować, prawda? Tu jest ta sala, bo to się wszystko powiększa, ale dotyk się zepsuł. Sara, którą wtedy Ojciec Święty wziął na ręce przed zamachem. Też tak pamiętam, bo w 79 roku, może Państwo też pamiętacie, co są z Wadowic. W 79 roku Ojciec Święty tu z mieszkańcami na tym podwórku, bo to nie było tak, spotkał się. Tego jeszcze w Sokole również, ale tutaj było większość przedstawiań grań. I znowu jesteśmy dzisiaj w drugim bardzo ważnym miejscu. A teraz trzeci. Jeszcze proszę Państwa, to jest pokój z kliniki Dżemeli. Z kliniki Dżemeli łóżko. Ja byłam na spotkaniu, kiedy było to otwarcie. Przyjechał ten pan, który robił starania o to, żeby się tutaj znalazło. Bo przecież to trwały lata po jego w tym zamachu, po wyjściu ze szpitala, no to tak się sprzęt daje, szczególnie tak. Gdzieś. I on znalazł i chciał, żeby tu się to znalazło na mnie. Teraz idziemy, bo pan ochroniarz nas.